Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj będziemy wylatywali, ale wylatywali tylko dlatego, żeby zasmakować produktów z innego kontynentu, a dokładniej z Azji. I wszystkie dania Chiny, Tajlandia, Japonia, czyli naokoło, będziemy dzisiaj sprawdzali za pomocą gotowych dań ze sklepu Biedronka. Czyli powinno być i smacznie, i tanio. Czy będzie i to, dzisiaj to. Wszyscy wspólnie sprawdzimy. Zaczynamy. No średnio mi to smakuje. Nie jest taka zła. Nie, nie było to złe. No dobrze, to moi drodzy, zaczynamy. Mamy i łyżkę, i mamy widelec. No to zaraz zobaczymy sobie, czy to w ogóle jest znośne. Pachnie tak średnio. Jakby tutaj było bardzo dużo tego... takiej trochę jakby skapciałej kolendry. Zupki chińskie w ogóle w krajach azjatyckich to jest normalna dla nich zupa, to tak jak u nas rosół. Ale zobaczymy jak w smaku. O Jezus, ale ostre. Popaliło rurę? Popaliło rurę. Ale pachnie gorzej, ale smakuje lepiej. Pomimo, że jest ostra, ja mówię, ja nie jestem przygotowany do tego, żeby jadać ostre produkty. Po prostu nie lubię ostrej kuchni. Ale dobra, zobaczymy teraz z wkładem. Makaron sojowy. To jest zupa, oni pewnie na tym mówią zupa fo? Zostaniesz nazwę. Obróć. Nie. Nie? Nie. No to nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. To ściągnij opaskę. Co to za wynalazek? Jakie to czarne! Zupa seczuańska. Aha! No tak, no bo rzeczywiście, jeżeli mamy ostry produkt, no to rzeczywiście Syczuan jest mocno z tym skorelowany. Ogólnie powiem wam szczerze, że w zapachu naprawdę no nie pachnie to jakoś zadowalająco, ale w samym smaku nie tak źle. Z takich zupek to nawet bym powiedział, że trochę lepiej. Ale nie jest zła, ale tak wciąga, ja już zjadłbym ją. Smakuje ci? Tak jakby mi smakuje, właśnie dziwne, no, że, ale... No nie będę ukrywał, dosyć mi smakuje. Jaki skład? Lepiej nie. Kurczę, wciąga. Dalej chciałoby się kontynuować to. I co ciekawe, naprawdę w Azji takie zupki to dla nich totalna norma. Zaczynamy nawet nieźle. Myślałem, że tu raczej będą odruchy takie właśnie wiadrowe. A ile to kosztuje? Właśnie, że o cenach jeszcze. Ile to? Ja myślę, że kosztuje 5,99. To dobra. Ale nie chciałem wam panowie mówić, ale ja jestem HPV-ka, nie? Więc mamy jednego i już drugiego. No to... Była zupa, możemy powiedzieć taki aperitif. No proszę. Żeby tylko pobudzić twoje ślinianki. A mocno pobudzone. Mocno? Mocno, no. Ślina w broni leci jak w klubie. Dawaj, co tam? Drugie mamy. Proszę bardzo. Poczekaj, nie rusza jeszcze. Proszę trzymaj, pomoc. Trzymaj. Trzymaj mocno. No, autentycznie smakuje, przepraszam, pachnie dosłownie jak Lissner w musztardzie, czyli śledź w musztardzie Lissnera. Wszystko się zgadza. Krewetki w sosie musztardowym? Nie. Ale takie te krewetki wysuszone. One zbyt jędrne to nie były, ale nie były też takie do końca złe. Takie w miarę. Ale tu już czuję zapach. To już lepiej kiełbachę by można było zjeść. Już po kiełbasie też wzdyma. No dawaj, dawaj. No nie wiem, no... Sos tajski po prostu. Cena? Będzie żółty pewnie. Cena za te krewetki myślę, że będzie oscylowała w granicach 6 zł. A nie całe 4. To bardzo dobra cena. 3,99. Krewetki w sosie tajskim. Ogólnie sos tłustawy. Dużo na maksa majonezu tutaj mamy. Krewetki, o już teraz widzę jak one wyglądają. To są te krewetki, moi drodzy, koktajlówki, czyli tak zwane krewetki, których w ogóle nie widać, ale smakują trochę smakiem morskim. Ale krewetki koktajlowe zawsze bardzo lubiłem w tych takich sałatkach makaronowych. No nie, no to zupa lepsza. Zupa lepsza, wydaje mi się, że tam jest więcej dla nas ze smaku. Nie, ale ta zupka naprawdę, no. To głupio to mówić, bo to wiecie, to takie średnio zdrowe, ale... Pudełko, taki boksik. A, taki boksik, dobrze. Wszystko wiesz. Okej. Okay. Tak zwany lunchboksik. Lunchboksik. No, jestem ciekaw twojej opinii, bo może do pracy bym sobie taki lunchboksik wziął. Tego? No. Dobra, moi drodzy, no to patrzymy lunchboksik. Zapachowo, no nie jest to rakieta, no nie jest to rakieta, ale zobaczymy.
trochę wypłukany smak. I nie za bardzo jestem w stanie w ogóle powiedzieć, cóż to mogłoby być. Na razie się rzuciły w oczy, znaczy w oczy, w kubki smakowe rzuciło się, wiecie co? Jak macie zupkę chińską i wtedy jest ten taki niesamowita saszetka z warzywami, które kompletnie zmieniają postać rzeczy. To właśnie to jest też tutaj, te warzywa. Chyba muszę tak chamsko nabrać, ale wszystko coś spada z tego. Ogólnie mocna chemia. Mocna. Ale wpierdzielasz jak dziki. Jeden za drugim. Trochę za mało smaku tutaj mamy. Nie wiem, co to jest, w sosie ostrygowym, w sosie jakimś takim, trochę takimi mocno smażonymi nutami, ale nie jest to sos sojowy tylko. Ogólnie przebija się smak lekkiego wypłukania, co trochę mi przeszkadza, bo wolałbym, żeby to był bardziej zdecydowany smak. Kant myła, to ja tego się w życiu nie spodziewałem. To jest fo? O kurde, no to u mnie fo, to ja znałem trochę inne fo, bardziej płynne zdecydowanie. No ta nie, no to do tej zupy to nie ma podjazdu, a to tylko dlatego, moi drodzy, że tam mamy duże nasycenie smaku, naprawdę, no mocno się to odznacza. Natomiast tutaj jest to taki wypłukany rosół z makaronem. No jeszcze zobaczę teraz, bo teraz widzę, co mam w środku. Lekko taka pomyja. Zanim wjedzie kolejny produkt, to mała prośba. Jeżeli podobają się Wam takie treści, to super miło będzie, jak rzucicie łapkę w górę, tutaj na dole. No i co? Dziękuję. Widzimy się dalej. Proszę bardzo. Podano do stołu danie wigilijne. Danie wigilijne? Wigilijne. A trochę tak pachnie. Bo pachnie jak pierogi. Boże święty, co to za krzesło idiotyczne? Tu jest element do wbicia, a tu jest element, którym możesz, że tak powiem, dipik, nie? Sosik, po angielsku dipik. Dipujesz? No bardzo, że jest takie jedno określenie dip. No co nie, no to... To ja już wiem! Jak jesteśmy uczyni... No a jak? Moje ulubione! Kabanosy! W środku Tarczyński? Nie! To są tak zwane Saigonki. Oj, Saigoneczki, lubimy, lubimy. Od razu uśmiech się pojawia na buźce. Dobra. A, tutaj pewnie dipik w postaci sweet chili. Się okaże. No to się okaże. Ogień w fabryce? Oho, Fukushima. No, ja miałem nadzieję, że się tym najem. Czy to jest smaczne? To ciasto. To ciasto wszystko psuje, bo jest takie, trochę ma małegowate. I nie jest do końca, inaczej, czuć, że ciasto mocno odmrażane, bo to jest produkt głęboko mrożony. Nie? Nie? Nie. No to coś jest jakaś dziwna sytuacja. Chyba, że jest już okay? Krótko przed terminem. To... Dzięki, bo tu jest dużo. Zapomniałem. No Saigonki myślę, że z kurczakiem. Czy wegetariańskie. Ja bym stawiał, że z kurczakiem. Tak mi się coś wydaje. Ogólnie, jakby te dziwne to jest, co teraz wam powiem, ale pierwszy gryz jest najmniej smaczny. Im dalej jecie, tym bardziej czujecie, że jest ok, oprócz tamtej białej zupy pho. Bo tu, z każdym kolejnym gryzem jakoś bardziej mi to zaczyna wierzyć. Nie mówię, że Saigonki mojego życia, oczywiście, że nie, ale... No zjadłbym. Dobrze zrobiłem. Dobrze, a nawet bardzo. Ale dużo trzeba wziąć sosu. Dużo, dużo trzeba zabić. Ja, tak. Ale ogólnie lubię ten sos. Ja też, bardzo. Jak lubię to rosoło. Co? Wytnąłem. Ten sos był? 7,48. Był. Był w środku? Aha. A, to już w ogóle fajnie. 7,48. Cukier, woda, papryka, cebula, ocet, koncentrat, skrobia. No i tylko substancja zagęszczająca, guma ksantowa. A kurde, ja czytam sos! Albo czyńce chcą nas orżnąć, jak w 45, albo... No bardzo tutaj dobry składzik. Asia Flavors. Tu nie można powiedzieć, że tutaj była jakaś turbolipa. I w sosie, i w... no naprawdę w porzo. Boże, co to jest? Nieładnie to pachnie, co zaraz podajesz. No to popatrzmy, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy, moi drodzy, chyba... płynne rzeczy, a tu mamy sypkie. No to jeżeli sypkie, no to pewnie ryż. Aha. Biały. I do tego
Nieźle, bo sypki, dobrze ugotowany, druga strona. Mocno kwaśne. I zbyt mały nacisk jest położony na przyprawy. To jest jakieś to jest curry? Nie. Kurczak w sosie słodko-kwaśnym? Nie. Bo jest za mało słodyczy. Kurczak, no ale kurczak w sosie... Tikka masala. Tikka masala! Czyli Hindi, Indie. No średnio mi to smakuje. Tak powiem wam szczerze, że to tak nie wjeżdża dobrze. Pamiętajcie o tym, że ja to mówię, że to jest mój indywidualny smak i ja na przykład, żeby was to nie zmyliło, z daniami czy kuchni indyjskiej, czy nepalskiej, czy jakiejkolwiek innej w tym rewirze jestem mocno zaprzyjaźniony, bo nie będę ukrywał, nawet ostatnio byłem i jadłem. Więc to nie chodzi o moje upodobania, tylko jakoś tak mi to po prostu wewnętrznie nie leży. Ale te dwa produkty, ta zupa i te sajgonki, no to oni no zdecydowanie gniotą. To jest takie... To jest najdroższe w ogóle danie, chcę ci powiedzieć. To? Z 12 pewnie, nie? Bez grosza. Jak już zjadłeś obiad, to czas teraz na... Deser. Zakładaj opaskę. Co się dzieje? Nie kumam koncepcji. Co mam zrobić? To mam wypić, tak? Tak. Może to pachnie jak coś... Ludwik? Albo jakiś antybiotyk. Zielona herbata. Z? Dupą. Z wiśnią. Z marakują. Spoko. Taka już teraz iced tea bardziej mi przypadło niż hot tea. Sorry, jeżeli już na zimno dobrze wjeżdża, to na cieplaka już w ogóle. A ja jak wiecie dobrze, jestem ciepły jak grzejnik w grudniu. To kiedyś mi sobie pisali. Haha. Dobra, herba. Dobra, nie ściągaj. Teraz zagryź. Boże. Aha. Lubię. Chipsiki krewetkowe. Ja na przykład bardzo lubię, ale lubię dużo sosu do nich. Prażynki. Krewetkowe. Nie wiem, z... 7? No widzisz, bo już krewetki to już drożej. 5,99. Herbata? Ceylon. Os. 9? A widzisz, bo Ceylon. 5,99. To coś dobre taka cenka. 70 gramuniek. Dobra ta herbata. To jest wyprodukowana na Sri Lance, serio. Dobra. Nie było to łatwe do przyrządzenia. Jak na gotowe danie? Jak na gotowe danie. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Oj nie! Pierożki gyoza. Prawda? Ciasto jeszcze może być. Lekko ciągnące się, ale strasznie takie lepiące. I w środku taka masa takiej, kurde, jakbyście mieli rozwalony do końca rosół i dali go przez sito. I zrobili z tego pomyje rosołowe, to tutaj jest to w środku. Najgorsze. No nie smakuje mi to w ogóle. To ewentualnie może lepiej smakować, jeżeli chcielibyście coś takiego sobie przygotować w domu. Na patelni, delikatnie przysmażone. Ale to jest było robione na patelni przysmażone, zalane wodą, przyduszone przez 4 minuty. To ja myślałem, że to trochę bardziej będzie. I no mi to przynajmniej nie smakuje, ale składowo te rzeczy, one serio nie są jakaś lipo. No nie, no tu jest stabilizatory, dobra, dużo razy. Tak? Mi to nie leży. Ten wkład w środku też jest, ewentualnie to ciasto takie w miarę. Sprężyste trochę delikatne, ale nine. Czym zaczynamy, tym kończymy. Dobrze. To nie jest to samo? Pachnie identycznie. Dosłownie identycznie. Dalej taką... Nie wiem, czy to jest tektura, czy co, ale to powiem wam szczerze, że pachnie zupką chińską, która mogłaby być z każdego jednego zakątku świata. Nie czuć, że to jest, kurde, Asia. No ale dobra, no zobaczmy, co to jest. Czyli jest makaron, ale pewnie jest też wywar. To zapisz wywar. Też ostra. Oh. No ona, powiem wam szczerze, że jest... Jak dla mnie jest identyczna jak tamta. Ono się od siebie, kurna, no nie wiem. Jeszcze różni, poczekaj chwilę. Teraz przyjmuj. Stary. O. Białeczko. To mogłoby być, kurde, wszystko. Szczur, kot, świnia. Trafiły. Nie ma znaczenia. To jest już tak mocno zaprzyprawione, że to się w pale nie mieści. O, ja bym nie chciał jeść. Konsystencja gumowata, taka mała apetyczna co do tego, co chciałbym konsumować. Ale ta sama zupa, czyli ten makaron i ten wywar, spoko. Ale to jest dla mnie identyko jak tamto. Niczym się to nie różni. A to jest wegańskie proteiny, czy to nie jest obrzydliwy kurczak?
Taki wiesz... Białko powiedziałem. Aha! Ole masa. Nie no, obiektywnie ta zupa jest... Subiektywnie, moi drodzy, ta zupa jest dosyć smaczna, bo ona jest naprawdę wkrętowa, ale jest przy tym naprawdę mocno pikantna. Ale zobacz, tam powiedzieli, że to jest syczuańska, nie? A tutaj tego nie uwzględnili, a jest ta sama pikantność, dosłownie. Nie, tam były trzy papryczki. Tak? Tak. A tu jest ile? Jedna. Okej. Okay. No dobra, ogólnie naprawdę nieźle. Zobaczymy, co było pierwsze. No i tym sposobem weszliśmy, moi drodzy, na podsumowanie, które będzie naprawdę ekspresowe. A mianowicie, co zwyciężyło? Dwie zupki, bo te dwie zupki naprawdę były jakieś. Nie rozgraniczamy. Pierwsza wjechała jako pierwsza, ostatnia wjechała jako ostatnia. Teoretycznie w zasadzie jest to samo, tylko że różnią się tam może minimalnie tym wkładem. Ale Saigonki również trzeba nagrodzić w postaci podium. Te trzy pozycje mógłbym kupić i mógłbym je zjeść. Herbata, prażynki, spoko, gyoza najgorsze. No dobrze, dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie. Ogólnie Biedronka i rzeczy chińsko-azjatyckie dobrze wypadły. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i na koniec oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli łapka, subskrypcja, tak, tak. A tutaj pierwszy i drugi film. Do następnego.